firma Aron jedzie wtyczką własnej produkcji. Prosimy na start. Dobnik absolutnie rozwalony. Na razie czysto. Dobrze, czekajcie, w lekkim poślizgu. Niestety pierwsza tutaj stłuczka. Właśnie wychodzą te kwestie dotyczące precyzji dojazdu. Piękny zakręt, niestety lekka sztuczka druga. Brawa dla Krzysztofa Szczepaniaka. Dwie zrzutki. Wielkie brawa, bardzo ważny, szybki przejazd, teraz poznamy czas. Czas 44.31, jak podaje pan Adam Markowski, prosimy następnego zawodnika. 44.31. No, zawodnicy mają takie ciśnienie, że w tej chwili spotkali się w przejeździe face to face, jak to nas nasi mówią. No i jeden musi się wysokość, no, ale konie są sprawne. I kolejnym jest... Dariusz Bajek, zawodnik mający stajnię w okolicach Łodzi. Konie doświadczone to są konie, które startowały na Mistrzostwach Świata w Warce w 2007 roku. Prosimy na start. Czas na oglądanie trasy już był, panie Darku. Czekamy. Jak się panu podoba ta para, panie Karolu? Ta w pańskim typie konie, takie chętne. No tak, ja lubię konie takie sportowe, gdzie czuje się w nich olbrzymią moc. Tu widzę, że konie są gotowe do walki i zaraz wystartują. Widzieli państwo te poślizgi wycholonego luzaka? Aż serce bije mocniej. No proszę państwa, mówiłem o nerwach tutaj zawodnik, jak się mówi, uważa naszej skupił mapę. Ale fantastyczny przejazd, dynamiczny czas. 91, przepraszam bardzo. Trzy zrzutki. Jedna zrzutka, przepraszamy. Okej. I poszli. I'm
Przejazd wszyscy bez żadnej zrzutki. Zobaczymy, nie taki czas. Nie, nie było tak pięknie. Na pewno były dwie. Niestety. Były dwie, bo nie zauważyłem tej emocji. Dwie zrzutki, ale lekkie. A przed nami już Marcin Jeźkowiak. Podajemy czas pana Stanisława Bukowskiego. 50-22 i 6 punktów za zrzutki. Pan Marcin Jeźkowiak przejechał do nas z Wielkopolski, także mamy tutaj przegląd wszystkich regionów kraju. I proszę. We're so glad to see so many of you love me for your time. We would especially love to welcome all the representatives of the large law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace of Hemp Ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show. And please remember, people, no matter who you are and what you do to live, violence, or fire, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Doskonały przejazd, niestety ostatnia piłka spadła, ale płynny w rytmie, miękko prowadzone konie, wspaniały przejazd. 45-31 to jest czas pana Marcina Jeźkowiaka. Podziękujmy mu brawami, świetnie. A przed nami Stanisław Janik, to z kolei Warmia i Mazury. I piękna para Lipizzanerów, koni już doświadczonych, startujących w rękach innego zawodnika, nawet w zawodach rangi międzynarodowej. Panie Karolu, jak się panu ta para podoba? Panie Karolu, jak się panu ta para podoba? No fantastycznie, no. Tutaj obecna pod przewodnictwem pana Karola Strasburgera zadecydowała na podstawie wyników, że zwycięzcą tego konkursu jest pan Stanisław Janik. Drugie miejsce również to fantastyczne jeździe pan Krzysztof. Zapraszamy. Spokojnie, będzie czas na rundę honorową. Zapraszamy zawodników na plac. Zapraszamy inne zaprzęgi. Marcin Jeźkowiak. Wielkopolska. Stanisław Bukowski, Warszawa. Mazowsze. Król na tronie, tam gdzie zechcesz. Dariusz Gajer. Łódzkie. Komisji sędziowskiej w kierunku reklamy Świata Koni, który jest patronem medialnym tej imprezy. Bardzo proszę.
prosimy, ustawiamy się. O, mamy jeszcze tutaj pana Krzysztofa Szczepaniaka, który dołączy do nas. Stanisław, ustaw się tutaj, prosimy. Ja wiem, że wy byście mogli do rana tutaj się ścigać. Z zachowania koni widać, że też są zadowolone. Spokojnie przejdziemy do strefa, ustawcie się tutaj. Drodzy Państwo, ustawiają się zawodnicy, którzy brali w tym konkursie pokazowym udział. Jeszcze raz gorące brawa, dziękujemy serdecznie również panu Karolowi Strasburgerowi, który pięknie komentował nam te przejazdy. Dziękujemy serdecznie ci, Irku. Jeszcze raz ukłon w Państwa stronę. Gratulacje oczywiście w tym momencie od pana Karola, który, tak jak już mówiłem wcześniej, był wielokrotnym zwycięzcą i właśnie można powiedzieć jest niepobitym mistrzem zaprzęgów w środowisku twórczym. No tak, ale ze zazdrością patrzę, jak tu mistrzowie powożą. Chciałoby się tak. No ale mam jeszcze przed sobą dużo do zrobienia, widzę. Będę się starał. Fantastyczne przejazdy, adrenalina i prawdziwa rywalizacja sportowa. Tutaj panowie dawali naprawdę, ile maszyna ma pod silnikiem. Te dwa konie to nie są takie dwa konie. To tak jakby było ze 400 w samochodzie sportowym. I prosimy. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. Spokojną rundę panorama poprowadzi zwycięzca Stanisław Janik. Zanim Marcin Jeźkowiak. Scenariusz Majer. Dziękujemy pięknie zaprzęgom, dziękujemy serdecznie wszystkim widzom. Proszę Państwa, to już drugi dzień. Kończymy drugi dzień Warsaw Horse Day. Dziękujemy serdecznie.